Siema, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Hand of Fate. Lecimy sobie z kolejnym bossem. Dzień dobry. Znasz podstawy, teraz masz wpierdol. Drugi przeciwnik. Czym ty będziesz? Jack of Skulls, tamten był Jack of co? Jack of Dust? Jack of Dust, okej. Teraz mamy Jack of Skulls. Jack of Skulls. Challenges, aha. To, nie wiem, czy ja chcę challenge. O co chodzi w challenges? Queen of Dust? The Goblet? Teraz, tego nie mogę. Tego też nie mogę. Czyli muszę po kolei, czyli muszę Jack of Skulls zrobić. Aha, i trzy razy Two of Skulls, Three Time Supplies. To jest wyzwanie, które muszę zrobić podczas tego rana, tak jakby? Czy co? Trzy razy Two of Skulls? Czy mam trzech Two of Skulls? Nie wiem. Dobra, startujmy. Na początek musimy sobie zbudować deck. Ale ja nie wiem, czy mam jakiekolwiek skillsy w budowaniu tych decków. Szczerze to nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Więc po prostu będę polegać na tym, co mi gra ułożyła. Co jak raczej? I jest okej, dobra. Więc startujmy sobie grę z deckiem, którą gra mi przygotowała. No i lecimy. Coś tu ładnego pacyfujesz, szopy. Dzień dobry. Aha, dobra. On też oddaje zawsze swojej karty, okej. Okej, to jest wszystko, co możemy się potrafić. Dzień dobry. Ciekawy jest pięter w sumie podczas tej walki. Okej, tak samo zaczynamy jak poprzednią grę. Dzień dobry. River. Mamy rzekę. Moja droga jest zablokowana przez rzekę. Woda jest czysta, ale szybko płynie. Próbujemy przez nią przejść, czy się wracamy? No, przechodzimy przez nią. Okej, mamy 3/4, że się uda. I jeszcze 1/4, że trafimy na huge sukces. Spróbujmy tutaj. Sukces i tak. Okej, takie zwykłe. Sukces, niech będzie. Udało mi się przejść bez... Trochę się wyziębiłem, ale jakoś bez większego szwanku udało mi się przejść. Okej. Szkoda, że nie huge sukces. Prawdopodobnie bym dostał token czy coś. No, znowu elfka się pojawiła. Fair Merith. Dzień dobry, też jakoś mnie to nie zdziwiło. I co mi masz ładnego do powiedzenia? Tak, Elf Maiden, o tym już było. O co ją poproszę? Longer life? A spróbujmy supplies'y, spróbujmy co znaczy supplies'y. Okej, dostałem dwa jedzenia, okej. Trzy jedzenia dostałem. A nie, pociągnąłem po prostu dwa jedzenia, dobra. Cisnąłem 6 fooda ogólnie, spoko, dzięki. Czyli ciekawe, czy zawsze będzie dostawać 6 fooda, czy nie. Znaczy, bardziej mi zależy pewnie na zdrowiu, ale... Ale dobra. Albo w sumie patrzcie. Ciekawe, co się stanie, jeżeli dam mu chleb. Okej, pomyślał trochę zastanowił trochę się nad wziętym tego chleba. Zanim schował go powoli, ostrożnie do kieszeni. Będąc usatysfakcjonowanym. I stworzył mi tarczę. Okej. I mówił sobie to samo co poprzednio. Okej, to jest chyba nawet lepsza tarcza niż tamta. Co trzeci encounter. Aha, nie będę nic jadł, okej. Right mouse button to shield, bash a target stunning it. Spoko. Niechaj będzie. Okej, czyli mamy jego, to jest praktycznie instant tarcza, tak? Zawsze pan mnie to będzie kosztował jednego fooda. Bo poprzednio też mi cebulę zapieprzył. I schody. Teraz idziemy w dół, a nie do góry, spoko. Dzień dobry, nie lecimy. Co ma się tutaj dla mnie? Dobra, czyli to nie zostanie piętro. Dobra, to. Twisted Canyon, dobra, kolejny kanion. I widzę broń. Oczywiście lecimy po tą broń. 3/4 sukces. Zrobimy 1/4. Jest, udało mi się.
I zobaczymy, co na mnie tutaj czeka. Ciekawe, czy ta sama broń, czy pewnie inna, bo to się losuje. Desperate Mercy. Holy. Equipment is straight strikes. Okej, czyli mamy enchant Holy. I jeżeli broń jest Holy, to chyba zadaje większy damage nieumarłym. Okej, bierzemy sobie. Really? Jasne. A co jest tutaj? Traveling Tinkerer. Dobra, z tobą się już nie trzeba handlować za bardzo. Approach by the shop. Właściwie, wait, czy jeżeli będę się poruszać po tych klockach, których już byłem, znaczy po kartach, to czy będzie mi to jedzenie zabierało, czy nie? Zaraz ogarnę. Jeżeli nie, to zawsze mogę wrócić tutaj po jedzenie. I że mam 19... I że mam 10 golda, to nie wiem, czy cokolwiek mogę tutaj kupić. Shield. Mogę strzałkami jakieś przechodzić? Mogę. Tarczę mam, nie mam, na to też nie mam. A armor by się w sumie przydał. Czy ja mogę mu coś ładnego zaoferować? Nie bardzo. Dobra, wydupiaj. Okej, mamy teraz 19 fooda i zobaczmy, co się stanie, jak wrócę. Nie zabiera mi zdrowia. Okej, znaczy jedzenia. Czyli jeżeli mi braknie żarcia, to mogę po prostu wrócić sobie tam bez niczego. Kapitan straży. Słyszysz krzyk. Słyszysz krzyk i dźwięki walki. Biegnąc naprzód, odkrywasz wojownika otoczonego nieumarłymi. Mam holy i to go zajebie. Two of Skulls. Aha, trzy, dobra. Czyli rozumiem tego achievementa, że muszę 3 razy zabić Two of Skulls. A to drugie było 3 razy supplies, to nie wiem, na co chodzi. Czy kartę supplies'a pociągnąć mam? Nie. Okej. Hej, ty obcy, pomóż mi. Aha, rzuca ci broń. Masz, weźmy macę i zniszcz te potwory. Ale ma swoją lepszą broń. Mace. It's a lump of iron on a stick. Not terribly subtle. Pierdol się! Nie chcę tego gówna. Będę walczyć tym, co mam. Per. No, stwórzcie grą. Okej. To troszkę ciemno tutaj jest, ale zaraz powinno się troszeczkę jaśniej zrobić. Jep. Two of Skulls. Dzień dobry. Jak będę napierdzielać bardzo z tym? Właściwie, czy jeżeli... Żeby włączyć ten prawy starczy, to muszę... Jak mam zaatakować? Aha, po prostu prawym atak, po prostu prawym guzikiem, spoko. Aha, czyli chyba rozumiem, które ataki mogę blokować, a które nie. Jeżeli są zielone, to probably mogę normalnie klepać i robić dodge przed nimi, a jeżeli są czerwone, to już chyba nie mogę przed nimi uciekać, tak jak było w przypadku tamtego bossa, okej. Okay. To nie było wyzwanie, to nie było w żadnym razie wyzwanie. Teraz mnie tam diabło, ale kij. Dobra robota, zatrzymaj tą macę, jak to się nazywało, no wiecie co to jest. To nie jest maczuga, to jest maczuga? Maczuga z kolcami to chyba nie jest maczuga. To jest maczuga, cokolwiek. Mamy ich bardzo dużo, powiedział powoli wstając. Słyszeliśmy reporty, reporty o tym, że nie umarli. Pojawili się w królestwie i chciałem to zbadać. Zatrzymał się na chwilę, żeby patrzeć na kawałki kości i powiedział, im więcej... A, jest ich tu więcej niż podejrzewałem. Jakiś horror musiał... Aha, jakiś horror postanowił chyba tutaj się pojawić i stworzył swoje miniony, no, jakkolwiek to brzmi. Muszę wrócić do stolicy. Cicho. Muszę wrócić do stolicy i zareportować to Duke'owi. Uważaj na siebie, przyjacielu. Jest coś... Tam jest coś bardziej potężnego niż tylko te szkielety. Okej, dostaję token. Właściwie co mi ten token daje, to ja nie mam pojęcia, ale zgarniam token. Dobra, spróbujmy sobie wszystko, przynajmniej na razie. Co tu jest magicznego? Dead King's Hall. Greed. No jestem Greed, przykro mi. Widzisz starą, żytną trumnę w głównej komnacie. Może mieć jakieś kosztowności w sobie, ale będzie pewnie strzeżona. Dwie karty potworów. W
Four of Dust i Fury of Dust. 7, okej. Okay. Sneak away, up to the Grimba Surprise. Okej, okay. 7 mam rozpieprzyć. O chuj. Dobra, 50% szans, że mi się uda. Tu. Fuck. Wykryli mnie i muszę z nimi walczyć. 7 to sporo, naprawdę, ale powinno mi się udać. Mam tego Mace'a z upgrade'em, z enchantem. I w ogóle będzie fajnie, bo oni są słabi, więc może mi się uda. Mam nadzieję, że mi się uda. Uda mi się, nie? Plox, niech mi się uda. No probably jakby mi się udało trafić w Saxisa, to by nie musiał z nim walczyć. O chuj, was tu dużo jest. 7, kuźwa, czego się spodziewałem? Dobra, róbmy po prostu od chuj dodży. Róbmy tyle dodży, ile tylko mogę. Róbmy takiego assassina praktycznie, żeby przeskakiwać tylko jednego celu do drugiego. Assassin Experience of Persia. I fuck! Dobra, to przeskoczyłem troszeczkę w trumnę. Do widzenia. Szkoda, że nie dwa razy Two of Skulls nie wylosowałbym już zaliczonego tego challenge'a. Do widzenia. Do widzenia. Idź w tupsko. Dobra. Dobra. Część już jest sklepana. Dobra. Fajne jest to, że się czas na chwilę zatrzymuje, przez to mogę bardzo ładnie sobie zareagować na atak przeciwnika. No i było to całkiem proste. No jest spoko, że ten failure wszedł, bo mogłem sobie powalczyć trochę. Przeszukujesz pokój. Dostałeś 3 gain cards. I token jest mój. Armory, draw one equipment. Okej. Okay. Co to jest? Once per combat, press 2 to activate aura that makes every successful strike the wall. Dobra. Czyli raz na walkę mogę odpalić sobie coś takiego, że co każdy hit będę dropić golda. Nie wiem, co ta trójka oznacza. Czy to jest poziom karty, czy to jest ilość, ile mogę użyć tego. Dobra, kolejna karta to 5 fuda. I kolejna karta to 25 golda, nice! Mogę po armor się wrócić teraz. Teraz mamy tyle golda, że jest... O chuj. Dobra, czy jednak zabrało mi to jedzenia. I zdrowie mi też zabrało, dobra. Ale fuda dostałem troszkę, więc... To, że kilka kroków zrobię, to chyba mi aż tak to nie źle mi nie zrobi, tak sądzę. Mamy sporo tych supplies'ów, będzie spokojnie. Dzień dobry. Pojaw mnie tutaj. Kup item. Medium armor, niech będzie. Light armor mam. Distinguished average. No, zamknij ryj. Armor to armor, jakikolwiek niech jest. Defense medium jest chociaż. Tak, equip go. Armor protects you from damage. The best armor, of course, does so much more. Aha, już jeden artefakt mam, więc nie wiem, czy mógłbym kupić sobie drugi. Bo jeżeli piszę tutaj press 2, a żeby odpalić tamto też mam press 2. To prawie mogłem mieć tylko jeden naraz. Tak, kupuj sklep. Dobra, i co mi teraz się zrobiło, że ja tak bardzo obewałem? Bo straciłem zdrowie przechodząc przez to. Teraz straciłem tylko jedzenie, więc dobra. Schody? Schody. A nie, uleczyło mnie, dobra. Nie straciłem zdrowia, tylko mnie uleczyło o 9. Czyli prawie, jeżeli się przemieszczam, to mnie leczy? Może? Może overtime mnie leczy. Dobra, Jack of Skulls jest tutaj. Pewnie na końcu, ale co ja tam wiem. Ostatnie pięterko. Shop! No to po co ja się wracałem, skoro tutaj jest shop? Pieprzyć ten sklep. Już byłem w jednym. W sumie 20 golda mógłbym... Ambush! O ja. Coś się zbliża na mnie i jeden Monster Cup. Daj mi Two of Skulls, dziękuję. Two of Dust, fuck. Two of Skulls chciałem. Aż już to nie zrobię na pewno już. Mi aktywuje same gówniaki. Fuck, dobra. Odpaliłem sobie tego artefakta. Dobra, czyli once per combat i mi zostało jeszcze 2. Z tego co widzę. W sumie, jeżeli tyle hajsu raz podrobię, to mogę sobie do sklepu pójść, tak? Czy ja ten gold... Aha, muszę go podnosić jeszcze, dobra. Ciekawe, czy jak teraz go zbiznę, to ten gold, co się z niego wyleci, to ja go podniosę automatycznie. Chyba nie. No, raczej nie, szkoda. Dobra.
While searching the area, anything worth saving, or this one of opponents is in print. Aha, jeden udaje, że ten, że jest martwy. A zabij go! Huge success. Właściwie nie wiem, co to może mi zrobić, ale spróbujmy go zabić. No chyba cię posrało. Wzięty z zaskoczenia, zostałeś rzucony na ziemię. Kiedy... A pewnie mi ukradnie pieniędzy, głupi cwel. Kiedy się ocknąłeś, zauważyłeś, że jesteś sam pośród umarłych. Dobra. Ale po prostu nic mi to nie dało, dobra. No trudno. Wróćmy do sklepu, zobaczmy, co ma tutaj ładnego. I have much to offer for you. Dobrze. Dobrze, panie. Daj mi coś ładnego. Mam 38 golda. Handluj z tym. Buy ten heal once. Nie mogę heal once, bo jestem cały kuźwa zdrowy. Medium armor mam. Okej, healing cup to dubluje mój healing całkowity. A, wezmę to. Więcej golda chyba już nie potrzebuję. A jak będę mieć coś takiego, co szybciej pewnie bossa ścisnę. I to mogę sprzedać nawet. Więcej golda nie potrzebuję, ale kij. A nie, okej, czyli ta masa się nawet zachowała, okej. Ta zwykła masa jest tutaj. Mogę sobie sprzedać, bo czemuż nie. No, a tym się wszystko przyda. Dobra. Ile, czy ja jedzenie potrzebuję w ogóle? Za 4 mogę kupić jedno jedzenie. Fuck you. Duże, drogie to. Dobra, jedzenie mi raczej starczy. Leave. Chociaż z drugiej strony, że tego sklepu niby możesz już nie mieć na tej drodze, ale fij, niech mam tu trochę golda. A nuż coś, do czegoś mi się przydadzą te pieniądze. Winding Trail. Znowu ambush. Znowu zasadzka. Nagle drzewo złamało się i spadło na twoją ścieżkę. Blokując ci przejście, ciągniesz kartę. Słychać dźwięk broni w drzewach wokół ciebie. I chcą ode mnie cały na mój gold, albo chcą, żebym umarł, to ja im zapierdolę w mordę. Nie będę kuźwa uciekał przed takimi Two of Dust. I to jeszcze jedną kartą, tylko Two of Dust. Chyba nie myślą, że wygrają ze mną. Jest tylko dwóch. Jep, do widzenia, jep, ja zrobię to flawless. Ja chcę flawless, nie wiem po co. Ja to chcę zrobić flawless po prostu. Jep, do widzenia. I no i flawless, tyle. Pękłeś, kuźwa. Pękłeś, gnoju. No i co? Warto było? Trzy game cardsy ciągniesz, bo szukam loot. Draw one equipment. Medium armor już mam. Gain. 3 foot, okej. Nikt mi się nie przyda. I 5 foot, też mi się nie przyda. Ale niech będzie. Bandyt. Kolejny atak bandytów, super. Jeden monster card. 3 of dust. Lightowo. Dużo walki teraz po drodze. 3 pod rząd się zrobiły z walką. O! Coś w tym może być w ogóle? Jestem ciekaw, czy jakiś gold może być w czymś takim, nie? W tych wazonach. Ale jestem też ciekawy, jak daleko mogę pójść. I w ogóle ta mapa... Aha, tu jest już zablokowane, dobra. A liczyłem, że tam jeszcze jest kawałek czegoś innego, co zobaczyła. O ty gnoju. Ty mi kuźwa wziął karakan śmierdzący śmieć. Odpalaj te nożyki. Albo nawet sumienia. Jep, napieprzę go po prostu poryją i padnie. To jest na razie easy. Ale i tak się fajnie klepie. Przeszukałeś sobie ciała. Plus NFS, to? Aha, znajdujesz coś jakiś dziwny. Aha, znajdujesz papierek z moim opisem i dostajesz ofertę nagrody. Od króla King of Dust. King, przecież zabiłem King of Dusta już.
Health potion, okej. Trochę mnie to uleczyło, ale ja miałem... Nie miałem full, to 7 mi uleczyło, spoko. Dzień dobry, Jack of Scores, śmieciu. The Undead. Of all the players in the game, these are the most dangerous in the world. Nie umarli? Yet in no natural form. A wrongness, an error, cheating. Dobra. Let's do this. Final fight. Final fight of odcinku. Four of Skulls to nie jest dwa razy Two of Skulls, nie? Bo jak tak, to bym miał zaliczony challenge. Jack of Skulls. Okej. Okay. Odpalę zaraz abilitkę, zobaczyć jak ona zadziała. Aha, to jest ten śmieciu. Nie. Który to jest ten śmieciu? Tak, to był tamten, którego próbowałem lać, dobra. Czyli prawie muszę najpierw jakoś armor zniszczyć czy coś. Właściwie to nie wiem co zrobiłem tą kapką, no, ale nieważne. Robię taki jeb, aha. What? Ja go zabiłem? Nie zabiłem go, niemożliwe. Ej, serio? Zdech śmieć. Nie zdech śmieć. I zabiję go tym nożykiem, seriously. Właściwie jak to wygląda? Aha, takie spajki lecą, dobra, teraz ogarniam jak to wygląda nawet. Okej! Okay. Pokonany! Najwyraźniej. Coś jakoś zbytnio mocny nie był. Dzień dobry. To ja właśnie. Jak miałem mordę śmieszną. Perhaps this will not be as boring as I thought. Ah, well done. Well done indeed. But you have roused the dead in their dusty tombs, and even I cannot say what will come of it. Okay. Now, zobaczmy co zostałem. Comes more interesting. Murder of the Sea DLC? Suffice to address the challenges I pose. Tak, questy? What the fuck? Dobra, nie mam pojęcia. Hand of the Wild Miner has begun. Ja nie ogarnię się tej gry do końca, muszę tak kiedyś przeglądać wszystko. White Council. Goblin King Halls DLC. Tam chyba pisze DLC, nie? Co innego to ma być? Underworld Evasive Sacrifice. Co, jakieś poboczne misje są, czy coś? Okej, okay, dostałem też dwie mace. Dwie karty, okej. Okay. To już są standardowe. Treasure Chest to też jest standardowa karta. I dostałem te kartki. Mhm. Co są przeciwnicy? To jest chyba przeciwnik. Queen of Dust probably. Dobra, jakieś karty. Dodaj. Aktywuj ten też. Pyk, 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 pyk. To wygląda ładnie. To wygląda śmiesznie. Okej. Okay. Tyle. Wszystko co odblokowaliśmy, zobaczyliśmy. I to jest tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Szybko tego się nadleci. 23 minuty, to nie była długa gra. I dobrze, bo to świadczy o tym, że to jest proste na razie. Potem będzie robił już ciężej. Dobra. Ale to jest tyle. Dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć.